Was tak nazywać, to dlatego, że razem z Najświętszą Marią Panną chcieliśmy, postanowiliśmy naśladować Chrystusa, cały Jego żywot, całą Jego drogę, którą przebył tutaj na ziemi, a począwszy od wcielenia, poprzez narodzenie, poprzez życie publiczne, aż po sam krzyż. I każdy, kto chce nazywać się chrześcijaninem, musi pójść razem z Chrystusem tą drogą, na którą wstąpiła ponownie jako pierwsza Najświętsza Maria Panna. I stąd jej ogromny przywilej współodkupicielstwa i ogromny przywilej, że mogła razem z Chrystusem uczestniczyć w dziejach zbawienia od samego początku i uczestniczyć w sposób szczególny, w jaki żaden inny człowiek poza nią uczestniczyć nie mógł. Od samego początku była obecna, od samego wcielenia aż po sam krzyż, więc przez cały okres, kiedy Chrystus przebywał tutaj na ziemi ze swoją misją, ona razem z Nim była, towarzyszyła mu. Miał ten szczególny przywilej, otrzymała ten szczególny przywilej, że została współodkupicielką poprzez towarzyszenie Chrystusowi w drodze krzyżowej, które to towarzystwo było nie tylko czysto jakoś zewnętrzne, ale właśnie polegało na najdoskonalszym zjednoczeniu się z intencją, jaką miało Najświętsze Serce Pana Jezusa. Tą intencją jest przecież przebłaganie Majestatu Bożego za wszystkie grzechy, jakie ludzkość miała w całej swojej historii popełnić. I właśnie to współodkupicielstwo objawiło się w czasie drogi krzyżowej w sposób szczególny poprzez zjednoczenie bolesnego serca Maryi z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, który wziął na swoje ramiona krzyż i poniósł go aż na Kalwarię. W ten sposób wypełniło się na Maryi proroctwo, które wypowiedział prorok Symeon nad nią, gdy mówił, że twoją duszę miecz przeniknie. Ceną za współodkupicielstwo, współodkupianie ludzkości jest właśnie ogromny ból i cierpienie związane z towarzyszeniem Chrystusowi. I każdy z nas, kto będzie naśladował i Chrystusa w Jego drodze krzyżowej i Najświętszą Marię Pannę, Najświętszą Marię Pannę Bolesną, będzie musiał tak jak ona cierpieć. My jako ludzie nie jesteśmy oczywiście w stanie nigdy zbliżyć się chociaż na jakąś tam odległość do tego ideału, a jednak jest poza niepokalanym sercem, poza niepokalanym poczęto również wiele przypadków, wielu świętych, którzy potrafili szczególnie zjednoczyć się z Chrystusem cierpiącym i z Matką Bolesną. Przede wszystkim jest to święty Franciszek z Asyżu, którego święto jutro obchodzimy, dokładnie święto jego stygmatu właśnie w okolicach święta Podwyższenia Krzyża Świętego, które obchodziliśmy w piątek. Święty ojciec Serafiński otrzymał stygmaty jako pierwszy święty w historii ludzkości. Te zewnętrzne przejawy zjednoczenia z Krzyżem Chrystusowym, to miłość świętego Franciszka do ukrzyżowanego spowodowała, że nawet zewnętrznie, nawet otrzymał rany, takie jakie otrzymał jego umiłowany i nasz umiłowany, nasz Pan Jezus Chrystus. Tak jak nie będziemy podobnie do Matki Bożej, tak również do świętego Franciszka zawsze będziemy mieli za daleko. Jednak ten wielki święty pokazuje nam, że również ci, którzy od samego poczęcia byli skażeni grzechem pierworodnym, którzy popełniali jakiś tam grzech, jak święty Franciszek, który za młodu był dość płochy i raczej nie prowadził życia szczególnie modlitewnego, szczególnie pokutnego, tak i my możemy się w jakiś sposób zjednoczyć z Krzyżem Chrystusem, z Matką Bolejącą, wzorem świętego Franciszka, miłować drogę krzyżową ponad wszystko, miłować krzyż pański ponad wszystko, co jest na tej ziemi. Ale żeby to przetrzymać, żeby mieć tę ogromną miłość, musimy mieć również wzgardę i nienawiść dla świata, dla wszystkiego tego, co jest niskie, dla wszystkiego tego, co świat nam podpowiada, co nasza pożądliwość cielesna nam podpowiada, co również szatan próbuje, do czego również szatan próbuje nas nakłonić z swoimi wszystkimi sztuczkami, które
z jednej strony są prymitywne, ale z drugiej strony jak bardzo często skutkują upadkiem człowieka w grzech, jak często skutkują oszukiwaniem się ludzi i popadaniem w najcięższe nawet rzeczy, najcięższe nawet grzechy. Musimy mieć zatem ogromnego ducha pokuty, żeby zjednoczyć się z Chrystusem. Nie ma drogi innej jak droga krzyżowa do wiecznego odkupienia, do odkupienia duszy, do otrzymania łask Chrystusowych. Droga krzyżowa towarzyszy zresztą każdemu człowiekowi na tej ziemi. Każdy musi cierpieć i tylko od nas zależy, czy to cierpienie będzie błogosławieństwem, czy będzie źródłem wielu łask, czy będzie zupełnie nadaremnym, czy będzie wyłącznie tylko nieszczęściem, które jest przed smakiem piekła i wiecznego potępienia. Zatem jeżeli zjednoczymy się z Chrystusem i z Matką Bolejącą, to będziemy mogli przemienić te troski i znoje dnia codziennego, te wszystkie problemy, te wszystkie cierpienia, jakie każdego z nas spotykają, w coś, co będzie zbawieniem dla nas samych, to będzie zbawieniem dla naszych bliźnich, co również dla całego Kościoła Świętego się przyda poprzez dołożenie do tego skarbca Kościoła wielu zasług, poprzez modlitwę, poprzez pokutę. Tylko z tym duchem pokutnym będzie można uzyskać zasługi z powodu chociażby tych suchych dni, które przed nami stoją. Jeżeli nie będziemy mieli ducha miłości do Chrystusa, jeżeli nie będziemy mieli ducha ofiarnego, to nawet jeżeli będziemy najdoskonale cierpieli i pościli, wtedy to te posty będą zupełnie nadaremne. Matko Boża jest królową męczenników, bo choć sama nie przelała krwi za wiarę Chrystusową, za Chrystusa, to jednak jej cierpienia, współcierpienie razem z Chrystusem było tak doskonałe, że żaden inny męczennik nie zjednoczył się z Chrystusem tak jak ona. To jest dla nas też dobry przykład, że również my możemy być w jakimś sensie w naszym codziennym męczennikami. Chrystus tego od nas żąda. Również nie jest przypadkiem, że właśnie święty Franciszek z Asyżu, który był wyznawcą, a nie męczennikiem, otrzymał stygmat, to upodobnienie do Chrystusa. Zatem niezależnie od tego, jaki będzie kres życia każdego z nas, czy będziemy musieli ponieść męczeństwo za Chrystusa, czy nie, już teraz możemy stać się męczennikami wiary, męczennikami miłości, którzy współofiarują razem z Chrystusem, którzy razem z Chrystusem składają ofiarę za przede wszystkim własne grzechy, bo od tego trzeba zacząć, bo od oczyszczenia samego siebie zależy owocność naszych wysiłków, ale również współodkupicielami dla całego świata. Ten tydzień jest bardzo dobry, żeby zjednoczyć się z Krzyżem Chrystusa i z Matką Bolejącą, dlatego że mamy wielu również świętych męczenników, których obchodzimy, jak dzisiaj świętych Korneliusza i Cypriana wraz ze świętą Eufemią, świętego Mateusza apostoła w piątek, świętego Janusza.